Otwórz okno i zaproś mnie do domu. Zaproś mnie do domu. Do ciebie mówię. Otwórz odw się, odwróć się. Zaklinam cię. Hipnotyzuję moją mocą hipnotyzy. Aż mi mikrofon wypadł z wrażenia. Odwróć się, otwórz okno. zaczęło się ma odwrócić domu. i odwrócić na okno. Nie um. <laughs> A ty jesteś za? Co robimy w ukryciu? <laughs> To zawsze działa. Słuchajcie, dzisiaj temat wesoły, pop 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 pop, Taki... pop korner. Dzisiaj będzie o wampirach, moi drodzy. Dzisiaj będzie o wampirach i o filmach i o sztukach i o rzeczach związanych z wampirami. No. Wampiry są super. I wampiry one od zawsze nam gdzieś tam towarzyszą w tej popkulturze, bo przeży i przeżyliśmy właściwie wszystkie okresy. Przede wszystkim w kulturze nam towarzyszą również. Przeżyliśmy wszystkie okresy, a wiadomo co się leje babom, a jak się leje, to tam wampiry tam się zlatują. Wampiry, tam, tak, zlatują wampirę, dokładnie. W tamtym lasku pewnie. E, Może więc... właśnie tam mieszkają wampiry. Może. Słuchajcie, wampiry przeszły taką ewolucję, jeżeli chodzi o popkulturę i w ogóle wszystko, co jest związane z filmami, serialami, e, czy czymkolwiek innym, czy książkami. Od. Potworów, których ludzie się bali Jak i, w Nosferatu. i i które ludzie tworzyli sobie, e, czy też Drakule chociażby, czy też Legend, które się tam działy, czy też Bela Lugosi, który grał pierwszego Drakule, znaczy, może nie pierwszego no, Nosferatu, Max Wonsydą, nie, 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 nie wiem, Max Szrek, on się Max Szrek nazywał. No to od tamtego momentu już te wampiry się pojawiały. Po, po Pastisz, e, który... E, Ludzie zaczęli trochę wyśmiewać te, te wampiry. To już po, w momencie, jak przekroczyliśmy próg wywiadu z wampirem, to te wampiry były już takie troszeczkę wpisywane w kulturę w taki głupi trochę sposób, że niby takie gwiazdy roka, że są tacy... To zależy o którym momencie tak. będziemy mówili w, w, w kinie, tak. bo różnie, bo to miało taką, taką drugą ewolucji troszeczkę i był ten moment właśnie romantycznych wampirów. No ale to nie, to nie dałaś mi skończyć, no. No, bo ja, ja, cały czas to jest jedno zdanie, które mówię. Póź, późniejszym etapem był Te romans. Te zdania są właśnie. bardzo długie, Maciek. Późniejszym etapem był romans, a na końcu wyśmianie. Wyśmianie zarówno tego romansu, jak i w ogóle całej struktury wampirów. I tutaj przykładem jest to, co dałem na początku, czyli What We Do In The Shadows, nie? co jest takim przykładem śmiania się z tego, gdzie już nie ma, że jest to ograbione z tego... Z, tej... z powagi i romantyzmu. Z powagi, romantyzmu, i z tego, że to było kiedyś takie potworne. I że te wampiry, te opowieści o wampirach powstawały dlatego, bo ludzie sobie próbowali wytłumaczyć jakieś zjawiska. No tak że... jak o wszystkich potworach. Tak, tak, no i wtedy, i wtedy właśnie te legendy się gdzieś tam ukuły. No a oczywiście przemysł, zarówno filmowy, jak i książkowy wykorzystał to skrupulatnie. E... No dobrze, a jak ty sobie pomyślisz słowo wampir. To jaki masz, jaki masz pierwsze skojarzenie z popkulturą? Ja mam dużo pierwszych no dobra, skojarzeń. dobra, pierwszy, który miałeś od razu. I, i... Co, głupie jakieś? Nie, nie, nie głupie. To pierwsze moje skojarzenie, to znaczy to w ogóle pierwsza rzecz, która mi się z wampirem przypomina tak, y, która przykła moją uwagę, to jest rzecz, o której ja już tutaj wspominałam, czyli to jest taki komiks bardzo, bardzo stary, y, który czytałam w, y, nie wiem, to była może pierwsza klasa szkoły podstawowej. Mm -hmm. y, no byłam dzieckiem bardzo małym i z biblioteki y, osiedlowej. -y. Tak, taki, taki super stary komiks. Ja już po prostu nie miałam czego czytać i pani wypuściła taki komiks. A to nie było, przepraszamy, remanent Tadeusza Baranowskiego, ten co to robił? Był, to był taki horror ten okay. komiks. On też potrafił narysować tak sugestywnie te wampiry, bo to było o takich wampirach, które były bezdomne. Taki jeden był grubiutki. Nie, nie, taki nie, chudry. nie, to nie to, nie. To był taki poważny, gdzie y, on napastował różne kobiety, gryzje tam i. Może tego widziałem. Ja wie, domyślam się, że to mogło być taki, takiego komiksu, jakby Mr. Jackal, Dr. Jekyll i Mr. Hyde. To był w takim, takim, tak, takim bardzo... Taka pulpa trochę, nie. No taki, taki bardzo oldschoolowy... Opowieści powieści grozy w komiksie. Nie? Trochę tak. Okay. No, trochę tak. Więc to jest moje pierwsze skojarzenie, yy, takie bardzo mocne. No a później już wiesz, idzie z Dracula i wywiad z wampirem. I to, to dla były... Mnie wywiad z wampirem, I ja to były... No, wywiad z wampirem przede wszystkim ze względu na Brada Pita, w którym po prostu nie dało się nie zakochać. Znaczy ja nie przede wszystkim ze względu na Brada Vampirem. Pita, tylko ze względu na historię, która mi się tak strasznie podobała i przejścia przez wieki, bo Dracula, owszem, tam też jest fajna historia, też mamy, no kurwa, to jest Francis Forda Coppoli film, też mamy Gary Goldmana niesamowitego, niesamowite kostiumy. Stro, kostiumy, które zaprojektowała ta Japonka, która dostała Oscara, nigdy nie pamiętam jak ona się nazywała, ona chyba żyła z 200 lat. Eee, była wampirem. No chyba tak właśnie. Eee, coś tam Joko. Ja eee, no nie pamiętam jak ona się nazywała. W każdym razie eee, Gary Oldman, Antony Hopkins, Keanu Reeves strasznie chujowy, przedrewniany Keanu Reeves tam Winona Ryder, no ten romans, który tam był, to, to niebezpieczeństwo, które tutaj było, gdzie tu mieliśmy obraz, tak jak trochę we Frankensteinie, w potworze Frankensteina, że to nie jest o prostym potworze, który jest po prostu potworem, tylko o wielkiej tragedii, która tego potwora zrodziła i to, że on próbuje Zdusić tego potwora w sobie w imię miłości. miłości. Yy, I to było piękne. Natomiast to, to jednak... Ten wywiad z wampirem też jednak zahacza sporo Tylko już ci mówię, o tematykę miłości. Drakule ja widziałem troszkę wcześniej, wywiad z wampirem później, a Drakule mogłem widzieć jeszcze wcześniej, ale nas nie wpuścili do kina z moim bratem, znaczy mój brat miał 20... Dwa lata. Ja miałem wtedy 10 i nas nie wpuścili mnie i Ryżego, bo Bartek nas wziął <głos》>, dziesięciolatków dwóch. I nas nie wpuścili, no to poszliśmy do McDonald'sa. Pierwszy raz wtedy jadłem w McDonald's na Stawowej i to było równie ekscytujące przeżycie, co ten Dracula, Brama Stokera. E, więc tak. I dopiero potem zobaczyłem ten wywiad z wampirem, bo mi Magda bardzo polecała. Magda mm -hmm. mówiła, zobacz sobie. Siostra Maćka. Moja dobra siostra dobra. i tak samo mój brat z, z moją bratową, czyli z Krysią. Wtedy też mówili, że zajebisty film wywiad z wampirem to gdzieś był...

A ten film jest chyba z 94, tak mi się wydaje, mm. albo może 95. No, coś, ja coś takiego, go widziałem z już dwa już lata 94, później. No. Czyli miałem tak te 13, 12, 13 lat i mi się mega podobał. Historia właśnie przez wieki, pokazania tego wszystkiego, tego, jak się zaraża tym, tego, że możesz być takim wampirem, bomwivantem, jak, jak jest Lestat, nie? którego gra Tom Cruise. Że możesz być takim romantycznym, jak Louis i w ogóle tu poznajesz swoją miłość, która w sensie. Miłość, no. Romans pomiędzy kurwa dziewczynką a mężczyzną, tylko że ta dziewczynka ma... Ale tam, on ją lat, on kochał jak, jak dziecko, córkę. a ona w nim była zakochana. Tak, tak. Ona w nim, była, tak, 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 ona w nim jest, była zakochana i ona chciała z nim uciec. I ona też. Kirsten Dunst, która to grała. Ona też nie chciała się tam zachowywać właśnie jak dziecko, nie chciała być dzieckiem. No bo ona chciała mieć w końcu dorosłe ciało. D Dorosła, d -dorosła no, miała, kurwa, w pewnym momencie. No bo miała kurwa z... ze być Może być dzieckiem. No, z 50 lat miała w pewnym mogła momencie. Miała mieć więcej już. już w pewnym momencie. Nie, chyba, nie. Chyba aż tak daleko to nie wybiega. Bo on potem już dużo czasu bez niej już był. To nie wiem, ile ona miała tam dokładnie. Nie wiem na jak. W każdym razie, no. Wywiad z wampirem to jest taki chyba absolutny klasyk i każdy, kto nawet nie przepada za wampirami, wydaje mi się, że za tym filmem przepadać mógł, bo to, jest, bo to jest bardzo dobry film. Zresztą zarówno Dracula, jak i Wywiad z wampirem są na podstawie książek, no i właśnie tutaj Anne Rice, Wywiad z, wywiad z wampirem i postanowiłam przeczytać sobie ten Wywiad z wampirem. On jest troszeczkę inny niż, niż film, Równie jest to fajna historia, ale jest inaczej poprowadzona. Mhm. Więc jeżeli nie czytaliście książki, a bardzo lubicie film, to polecam Wam przeczytać książkę. I po wywiadzie z wampirem, wiele lat po wywiadzie z wampirem, ukazuje się. Tak jakby druga część. Królowa Potępionych. Królowa Potępionych gdzie mamy historię Lestat, Lestata, wampira, którego grał w pierwszej części Tom Cruise. E, Tom Cruise, a w drugiej części już Tom Cruise go nie gra. Jakiś chłopak, nie pamiętam jak on się Ja nazywa. też nie pamiętam, jak się ten aktor nie nazywa. gra królowę Ona gra królowe, królową się. Potępionych. No, po śmierci byłoby jej ciężko no, zagrać. teraz już można. Chociaż królową Potępionych posuwałoby. No. E, w każdym razie... Królowa Potępionych jest beznadziejnym filmem, absolutnie według mnie. Natomiast ma wspaniałą ścieżkę dźwiękową, którą robił Jonathan Davis i yy, uwielbiam ścieżkę no bo wiesz, dźwiękową. Królowa Potępionych, to już jest ten moment, gdzie, gdzie była Królowa Potępionych, Dracula to 2000, jest Blade, Wieczny Blade, Łowca, tak, to, są... to jest Underworld i tak dalej. To, to są filmy, takie... których ja na przykład Blade'a nie znoszę, Underworld nie znoszę. Do tego wszystkiego pasowałoby Iwani Scene, Bring Me Back to Life. To jest z tego pokroju jakby tak, ambitne kino. Tak, ale nadal Muzyka była bardzo dobra. Tak, Jonathan mi... Davis, super. I jak widzę tego aktora, który śpiewa jego głosem, to nie mogę, wiesz. Moim to zdaniem nie mogę to są nad takie właśnie. Po początki Emo trochę, takie romantyzowanie właśnie tego takiego mroku, tego takiego, wiesz, ja jestem takim mrokiem. Takie bardziej go, go, o gotyk zahaczenie. Gotyk był wcześniej, wiesz, właśnie. Mi o to chodzi, że gotyk był wcześniej. I też gotyk wywodzący się też od depeszy, może niekoniecznie gotyk, ale który... Sam się nie wywodzi od depeszy. Może kurwa, no nie dajesz mi skończyć, nie. Mówi, że niekoniecznie gotyk, który się wywodzi od depeszy, ale od nich też ten Romantik, to takie podejście, chodzenie na czarno, w skórach, potem była ewolucja tego wszystkiego. Mamy różne rodzaje gotyku. I gotyk był wcześniejszym takim ruchem, gdzie wiesz, Joy Division też przyłożyło swoje, The Cure przyłożyło swoje różne były zespoły, które przekładały gdzieś tam swoje, ale chodzi mi o to, że to jest takie, że patrzysz na to i myślisz sobie, ja pierdolę, jakie to jest denne, że to jest takie Podejście do gotyku w taki denny sposób. Chociaż myślę, że teraz sporo osób tak się ubiera no, jak ten no ja bym tutaj się nie zgodziła z tym, tym, co ty mówisz, bo dla mnie Emo to jest inna saga zupełnie o wampirach i to bym tutaj wskazała na zmierzch. I to jest dla mnie emo faza. No, ale to wszystko do tego prowadzi, moim zdaniem. Wiesz, ja mam takie wrażenie. No, dobrze, no ja się po prostu z tym nie zgadzam i mówię jak ja to widzę. Dla mnie wszystko do tego prowadzi właśnie do tego, żeby być. Każdy taki ruch odłam. Tego wampiryzmu, który gdzieś tam jest, że musi być mrocznie, że ty musisz być taki wiesz, bo mnie świat nie rozumie. Co jest kwestią jakiegoś tam młodzieńczego buntu, który u niektórych nie przychodzi tak szybko. No być może. Były też wampiry pokazane w jeszcze trochę inny sposób, jak na przykład w Odzmierzchu do Świtu, gdzie wampiry grają trochę drugoplanową rolę, ale jednak są mocno pierwszym planem w całej no tak, historii. To jest opowieść gor, tu chodzi o gor, żeby pokazać. Tak, ale bardzo fajne też, bardzo fajne przedstawienie wampirów w kinie, gdzie one nie są tym motywem pierwszym. W sensie to nie jest ich historia, tak? To nie jest najważniejsza historia jakby w tym filmie, ale mimo wszystko jest to historia, która napędza całą akcję do przodu. I kocham ten film absolutnie. No, Widziałam znam... go niezliczoną ilość razy, znam go na pamięć. Ja też znam na pamięć scenę z Salmą Hajek, więc doskonale wiecie, A Maciek o co zna chodzi. scenę z Salmą Hajek na pamięć. Znam ten film bardzo dobrze na pamięć, natomiast ta scena zawsze mi gdzieś tam zapadła w, tych, w dysku twardym. Natomiast jeszcze z tamtego okresu, no to nie pamiętam który to był rok, no ale to też moja fascynacja wampirami zrodziła się też troszeczkę z powodów takich, że chciałem być tak postrzegany, jako właśnie taki mroczny, kurwa dziwny outsider. No i pamiętam, że zachłysnąłem się absolutnie wampirem maskaradą. Czyli chciałem powiedzieć RPGiem. właśnie, że gra tak. tutaj. RPG- planszowym, tym gdzie się rzuca kostkami i tak dalej. Gdzie na początku chciałem być takim Toreadem, Toreadorem, właściwie postacią toreadora, bo tam są klany różne wampirze. Ostatecznie stwierdziłem, że jednak lepiej być malkawianem albo samedim, czyli takimi dziwnymi Chciałabym pojebanymi szalonymi. Szalonymi. szalonymi wampirami. Oni były takie panczu... Turskiem. Tak, dokładnie. I ja y, bardzo siedziałem, no bo to było takie 90 owe nie? Y, 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 to wtedy powstawało. No one były maskeradą. mocno z muzyką gdzieś. To znaczy, jak patrzyłeś na te postaci w książce, które, która opisywała y, wszystkie klany, to mocno można było to przypisać gdzieś do... do y, no czy do jakiejś muzyki, no. czy do... Y, Jezus, słowo mi wyleciało z głowy. Y, no, jak się nazywa. Subkultury. Ten? Subkulturę, tak. E, więc tego było sporo e, tam, czegoś, co mnie. Absolutnie urzekło, interesowało. Ja zagłębiłem się w ten świat. Ja chciałem być takim właśnie wampirem. Chodziłem wtedy na fora internetowe, na Ircu. Poznawałem ludzi. Byłem na takich grupach WordPL, czyli World of Darkness.pl czy też PESM, czyli Polskie Elizium Świata Mroku. No i tam poznawałem redaktorów z Magii i Miecza, ludzi, którzy redagowali tego typu rzeczy. Poznawałem się potem z nimi osobiście. Z niektórymi znam się do dzisiaj, to też jest pojebane, nie? Ja wtedy jako czternastoletni szczyl jeździłem do Krakowa i spotkałem się z jakimiś dziewiętnastoletnimi dziewczynami, chłopakami, którzy studiowali wtedy. Na uniwersytecie tam Jagiellońskim jakąś filozofię czy inne główna i imprezowaliśmy razem, nie? I to było takie, znaczy, słuchajcie, żeby tam nie, nie było, nie dochodziło do żadnych kurwa rzeczy, nie? Tylko miałem dziewczynę taką, myślałem, że to jest moja dziewczyna zjawożna, w której byłem zakochany i która też była wampirzycą, nie? Znaczy w sensie, to nie było tak, że my się malowaliśmy, kurwa, chodziliśmy z jakimiś, wiesz, śladami Musiałam, że i tak dalej. w rozmowach w toku to byliście. Nie, byli. nie, 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 właśnie tam nie było niczego takiego. Tam było tylko odgrywanie postaci sobie właśnie w internecie, jako takie postaci z tego uniwersum wampira Maskarady. I wtedy, no to naprawdę mnie ten wampiryzm gdzieś tam dotyczył, a potem właśnie powstawały te filmy, o których ty mówiłaś. A potem królowa zobaczyłeś potem... Dracula, wampiry bez zamku. Nie, bo z z to widziałem wcześniej, to było śmieszne i to było super fajne. Ale właśnie królowa Potępionych i tak dalej. I to było dla mnie takie, o oh, kurwa, jakie jak, jak, ja muszę być, jak ja muszę być żenujący na zewnątrz, w takim wypadku, próbując być takim mrocznym gościem z podkrążonymi oczami, z białą skórą, nie? Tak, a no, to nie było do końca moje, nie? I potem, jakby ja ten świat wampirów wyparłem dosyć mocno. Czyli absolutnie w popkulturze on mnie już nie interesował. Po właśnie tych, tego, w tych wszystkich filmach. Horrory mnie wtedy jakoś specjalnie nie interesowały. No i myślałem, że nie można zrobić czegoś dobrego w tym, no bo wszystko będzie takie kurwa tanie i sztuczne. No i wtedy padło na trublat. Pojawiło się trublat i okazało się, że można na nowo trochę te wampiry pokazać w trochę śmieszny sposób, bo jednak kurwa gdzieś tam w okolicach Mississippi to Louisiana jakoś tam ta, Rednecki, Louisiana, dziwni ludzie potem już się pojawiły tam wróżki, kurwa bóstwa greckie ale to Mikołaki. nie jest tak, bo tutaj Puma ponownie Waki. mówimy o przeniesieniu książki na ekran bo to również jest cała saga no, tych książek tam jest 100 milionów, one to nie są najlepsze książki i one są przefatalnie ja przetłumaczone. Tak, to jest taki harlekin w, o wampirach. Ja to, ja to czytałam i to, to jest takie, no, zabawne dosyć. Natomiast e, wydaje mi się, że i tak serial to dźwignął. I te wróżki, i te pumołaki, i tak dalej, to wszystko to się pojawia w książce, więc to nie jest kwestia samego serialu. No, ale tak, fajnie opłynął, zagrany był. E, tylko, no... Charakteryzacja, spoko i wiesz, ludziom się podobały te wampiry, bo one były... Pamiętam mój szef gej wtedy mówił, Jezu... Ja bym się dał takiemu wampirowi złapać, nawet jakby on miał taką mordę brzydką. Kto by się nie dał y, tym wampirom z tego serialu złapać? No wiadomo, że Aleksander Skarsgard, ale też Anna Paquin. Y, ona nie y, była wampirem. No, no nie, ona jako jedyna tam do końca dotrwała, nie? W sumie, w, jako w nie swojej vampir. formie. I tam w sumie nikt więcej takich znanych nie grał, nie? Jak tak sobie pomyślę. Było tam parę osób, które na przykład jest ten gość z The Wire, co Franka Sobotkę grał. Tą grał tam szeryfa, nie? A, no tak, tak. Y, jest tam parę takich osób i nam się to bardzo fajnie z Olą oglądało. Naprawdę ekscytowaliśmy się tymi przygodami, potem. Ja już zacząłem mieć takie o, kurwa Ty nie widziałeś do końca, ja, widziałam, widziałam, do końca. ja widziałam całe. Ja sobie ostatnio Włączyłem ostatni odcinek. Stwierdziłem, że sobie włączę ostatni odcinek, żeby tak na przewijaniu zobaczyć, co tam się stało ostatecznie. No, trzymali dla kogoś... jednych się skończyło dobrze, dla innych źle. Trzymali uwięzionego w piwnicy kogoś, ta e, trzymała, ta co była zawsze zakochana w Eriku Nordmanie, ta blondyna, ta co z nim prowadziła ten ten mm. To Trzymali w piwnicy tam. kogoś tam, k... czy ją... już wiem, tą babę od tego kurwa kaznodziei. Pobierali od niej krew yy, yy, po to, żeby. Sara? Tak, tak. No to, to pamiętam. Dziś, no, że pamiętam jeszcze te imiona po tylu latach. Ja bym tutaj chciała wspomnieć no. yy, o. Bo na przykład. Rozgryzłaś sobie wargę, leci ci krew. To idealnie akurat pod odcinek z wampirami. Yy, bo trochę ominęliśmy tutaj rzeczy po drodze, bo tak bardzo wybiegłeś w przyszłość, ale chciałabym tutaj wspomnieć o takich mniej znanych rzeczach związanych z wampirami, na przykład jeszcze o książkach. I'm saying, let me in. Nie, to do tego bym chciała dojść, okay. bo to jest dużo późniejsze. Na przykład nie powiedzieliśmy nic o Lost Boys, a to był film, który ja bardzo lubiłam jako dzieciak. Jest spoko, to, to taki punkowy. No to tutaj tak. mamy właśnie ten archetyp tych wampirów, które są później w tym Vampir Mascarada. Takie właśnie gangi trochę. Kolczyk, Kolczyk tutaj, takie 80'sowe. Tak. Włosy tak. białe postawione tutaj to i ten Sutherland. Kiefer Sutherland mm -hmm. ze świecącymi oczami, nie? Dokładnie, więc Lost Boys mi się bardzo podobało. No plus wiesz, te skórzane kurtki tak, tak, i tak, tak dalej. No um, Nie, mówiliśmy też o takim możecie nie znać tego filmu, a to był film, który ja też za dzieciaka strasznie lubiłam, nazywał się Krwawa Mary, to był o ja dziewczynie, która została wampirzycą i która w ramach zemsty zabijała, ale tylko mężczyzn należących do... Jennifer's Body. Nie. Znaczy brzmi Ty, jak Jennifer's Body. Totalnie to nie. Nie. nie dałeś mi to kończyć, więc no. nie widziałeś ani jednego, ani drugiego filmu. No, ale brzmi e... jak Jennifer's Body. Ale Faw tak było. bardzo nie! A Ona tam zresztą mówi, czemu zabijasz ludzi? Nie, zabijam tylko chłopaków. Ale nie dałeś mi dokończyć jeszcze, Maciek. No. Zabijała ludzi tylko z mafii, mafiozów. No bym jak Jennifer's Body, tylko w mafii. Maciek nie widział Jennifer's Body. Ja widziałam z tym Widzisz, Jakie chmury ładne. Tak, właśnie patrzę sobie tam, bardzo ładne są. Yy, odcinek z Archiwum X o wampirach. Jeden z moich ulubionych odcinków z Archiwum X, bo on jest taki lekko komediowy. To jest miasteczko mm. takie, w którym są wampiry i tam jest dużo zabawnych scen. Też polecam bardzo, bo jest to jeden z takich lżejszych, ale bardzo fajnych odcinków z Archiwum X. Ja najbardziej lubię w Archiwum X z takich bardziej lżejszych odcinków, jak sobie, jak Malder zjadał Robaka, Karalucha. Chyba nie widziałam, ale w tym... No ale w tym bo to był gość, który miał brata z roślaka tutaj. A, okay, no to bardzo lekki odcinek. <grymciutki> ja mówię tutaj o lekkich odcinkach. Tam była śmieszna scena, na przykład jak przyszedł yy, wampir. Yy, wcześniej naćpa, naćpał moldera yy, Nie wiem, czy to on zjadł pizzę, czy co, tam był jakiś środek nasenny, bo, żeby go, wiesz, osłabić, A. bo chciał go wyssać. Yy, I ten molder już wiedział, że, że to są wampiry i on rozrzucił specjalnie już teraz nie pamiętam co to było jakieś ziarno czy coś i bo według bo wiecie o wampirach są różne takie zawsze w niektórych kulturach różniące się od siebie tak. Nie, nie wiem, przysądy, nie, nie, przy, przy, przy właśnie, przysądy. Mm. Więc tutaj przesądem było to, że wampir musi policzyć rzeczy. A tak, pamiętam. I oni tak. rozrzucili to ziarno, i on był taki, kurwa, dlaczego to zrobiłeś w ogóle? I teraz muszę to policzyć. I, i się zbierał to Chodzi i o to, że y, osoby z nerwicą natręt są wampirami. Możliwe, po mojej warce. Yy, więc mam to, mam to tutaj. Yy, a i bardzo mi się, bardzo mi się jeszcze podobały. Książki, no tutaj już miasteczko salem, wiadomo, to taka klasyka, ale cała saga Nekroskop Briana Lamleya to jest taki horror, nie, 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 nie który. Który jest dosyć rozbudowaną historią na temat wampirów, ale tam jest wpleciona historia i szpiegów rosyjskich i amerykańskich i, i w ogóle jakiegoś takiego właśnie równoległego świata z wampirami. Bardzo mi się to dobrze czytało. Bardzo krwawa i bardzo brutalna, brutalna jest ta książka, ale, ale fa fajna historia, taka zupełnie inna. I Gryź, Mała Gryś, Krzysztofera Mura, to jest ten autor, o którym dzisiaj mówiłam, że on napisał taką książkę Baranek. Tak. O Chrystusie, tak. czyli o tych brakujących latach Jezusa, które nigdzie nie są opisane. To można sobie przeczytać w książce Baranek, bardzo fajna zresztą, i on ma jeszcze takie książki, właśnie o wampirze, to jest Gryź, mała Gryź i chyba si z si. Tak jest. Na pewno o wampirze. No, na pewno. Ja byłem na kiedyś w kinie na filmie pod tytułem Kołysanka, Juliusza Machulskiego. Tego nie chciałam się oglądać, gdzie ale naprawdę są piękne chmury, Robert o Boże. Gdzie Robert Więckiewicz i Janusz Habior grają i wszystko super, tylko jak nie widziałem tego filmu, bo poszliśmy z Bilgunem, to były pierwsze zdjęcia, które Bilgun miał do Szymon Majewski Show i zrobiliśmy z Bilgunem materiał właśnie stamtąd, gdzie wszystko zerżnęliśmy z tego, jak Guillermo poszedł na premierę filmu Twilight, więc no tak. No i teraz tak, dochodzimy właśnie do tego Twilight. No oczywiście, pojawiły się wampiry już takie... A czy ty widziałeś Zmierzch? Widziałem jed 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 jedną Ale jedną część. Jedną część. część no. e Pojawiły się, zanim się, Oburzył się po... nie wiem, że zanim się pojawiło Twilight, ale te wampiry stały się popularne teenage młodzieżowe właśnie dzięki Twilight. Dzięki te, te, tej sadze, dzięki temu, co się później działo, dzięki temu, że każda dziewczynka chciała być kurwa gryziona po cipsku przez wampira. Gdzie, e... no nie, nie było tak, że te nastolatki tak miały kurwa, że każda chciała być w związku z wampirem nagle? Ale zawsze dziewczytki, znaczy, jak wiadomo, znały że to historie, jest wampiry, historię historię o wampirach, to zawsze chciały no że tutaj to ten, jak ja od, mał od że małego chciałam to jest ten nocny gość, który przychodzi, wampira, trzeba no. mu powiedzieć dobra, zgadzam się, żebyś wszedł, wi wiadomo o co chodzi tutaj, plus chodzi pewnie o okresy właśnie, o to, że dojrzewasz i stąd ta krew. Ja myślę, że to wszystko się wzięło dokładnie, kurwa, z tych takich wierzeń, że wiesz, bali się o swoje córki, ci e, ojcowie, że one za szybko dojrzeją, wiesz, nie? I że porwieją. Wampir ktoś. przede wszystkim zawsze uwodzicielski, tak. I zawsze taki romantyczny bohater. Dlatego na wszelki e, wypadek trzeba było zajebać komuś kołek już. w serce <noise> tak. I odciąć głowę. E, I do czego tutaj do Ja sagę Zmierzch widziałam. Więc mamy tę sagę Zmierzch, potem się zaczęły seriale, ja ich nie oglądałem, ale były Vampire Diaries, jakieś tam rzeczy. No właśnie, mam tutaj wypisane ja rzeczy, których, które totalnie, czyli Buffy po strach wampiru. A Buffy to co innego. Ale B ja nie dobra. oglądałam. A ja, oglądałem trochę okay. Więc to ja, ja nie oglądałam trochę Buffy. Buffy było momentami fajne. Więc tutaj mogę Nie powiedzieć. widziałam ani jednego odcinka. Natomiast. Nie, ja parę widziałem. Fajne było. Zmierzch zobaczyłam po długim czasie od premiery zobaczyłam, bo była to faza, kiedy zmierzch wszedł na Netflixa. Już od jakiegoś czasu na tym Netflixie był. A to był też moment, kiedy na Netflixie nie było zbyt wielu rzeczy do oglądania, a ja wtedy regularnie ćwiczyłam, a do ćwiczeń musiałam sobie coś włączać. I już mi się pokończyły interesujące rzeczy i z Wyobraż, sobie, sobie tak latasz po tych drzewach. Tam? Odpalę ten zmierzch i no nie porwało mnie to. Wydaje mi się, że po prostu byłam już za dorosła. Janka boli serce chyba. Tak. Janek rozumiem, Trudno. że jest fanem. Trudno, Janku. No, świecący jesteś... Robert Pattinson... Tim, team ten Edward? Ten. Team Edward, dobra. Janek jest Team Edward, ja nie jestem żaden team. E, tak jak mówię, za bardzo to było teen dla mnie i nie byłem w stanie... Do tego podejść i popatrzeć na Ale to. Ale tam były bardzo poważne, wiesz, historie. Było to, kurwa no. tragicznie zagrane przede wszystkim, mimo że Robert Pattinson jest naprawdę fajnym jest aktorem, aktorem, to tam to strasznie mu to zrobiło, strasznie mu to krzywdę zrobiło, tak szczerze mówiąc, na początku, na szczęście udało mu się wyjść z tego. Ale oprócz tego, no właśnie, i pojawił się wtedy wątek wampirzy. Znaczy, tak, były jeszcze takie rzeczy jak Let Me In, Pozwól Mi Wejść. No właśnie chciałam Czyli powiedzieć, że, że, że... Zaczęły się horrory na poważnie o tych wampirach. 30 dni roku chociażby. E... Na podstawie komiksu. Na podstawie komiksu. Czyli to są już takie rzeczy, które są mocne i które są naprawdę fajne. I w tym momencie... Przyjebało What We Do In The shadow. I jeszcze Straż Nocna był bardzo spokojny tak, film. Tak, Straż Nocna i, i Straż Dzienna. Który był rosyjski. też troszeczkę inaczej, inaczej pokazanym tym światem wampirów. Eee, no właśnie Pozwól Mi Wejść to też jest rzecz, którą jeśli nie jest widzieliście... Jest wersja i szwedzka i amerykańska. Bardzo warto zobaczyć jedną i drugą wersję. One się też od siebie różnią. Różnią się trochę klimatem. Eee, Świetne są te filmy, też zupełnie inna historia o wampirze i wcale ona nie musi być. Wcale nie musiałaby być o wampirze. O nie jest taka no, po prostu, tak, tak. Tak, tak to nie musi być właśnie o wampirze. Można no to i, inaczej interpretować. No i in The Shadow, czyli co robimy w ukryciu. Czyli no I to jest najlepsza rzecz, jaka naj, się najnowsza rzecz, Zarówno wampire. serial, jak i film, gdzie w filmie, znaczy ja wolę film, ale w serialu też są fajne postacie, jak na przykład Colin, który jest w, wampirem energetycznym. energetycznym i też jest bardzo ciekawą osobą, postacią i tak dalej. No, albo Hilermo też, który tam jest, który pomaga temu, nie? Mhm. jego chowaniec tak zwany. Więc kultura wampiryzmu jest bardzo... Czyli z Hrabia Kaczula. No, z Hrabia Kaczula był zajebisty. Wspaniała kreskówka. Sięga od bardzo dawna i kiedyś straszono po prostu ludzi tymi wampirami, a następnie Przeszły wszystkie możliwe etapy w tej popkulturze. No teraz oglądamy Nocną Mszę, serial, A, tak, serial na Netflixie, i on również jest o wampirach, ale takim trochę nawiązaniu do Biblii i mm, trochę jest tutaj. Do innego postrzegania tego wampiryzmu. Tak, zresztą to też jest rzecz, która się w kulturze przewija, czyli e, motyw Jezusa. I połączenie tego z wampirami, bo wampiry, które się pojawiają właśnie też już w, w jakimś Babilonie, które mówi się, że w Starym Testamencie się pojawiały i tak no. dalej, więc bardzo z, tym, z tą tematyką biblijną są łączone. Tylko w Biblii nie są nazywane wampirami, natomiast takie jakieś różne odłamy gdzieś o tym traktują, i tak mocno ta nocna msza do tego nawiązuje. Więc Mamy nadzieję, że nic z was nie ugryzie. Ja bym chciała. No tak, a potem kurwa, na słońcu nie możesz wyjść. No i co z tego, to będę miała taką gładką skórę. No nic, w każdym razie Cały czas. E, polecamy wam te wszystkie rzeczy, które wam wymienialiśmy oprócz zmierzchu. E, i, I co? I do widzenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Buziaki, popcorner to był. Żegnają Was Maciek i Ola. I do zobaczenia w papierach rozwodowych tak, tak oraz. Powinieneś ten jeszcze tak. tak. Jak Beksińskie. O, jakby, właśnie chciałam powiedzieć, że o Beksińskim zapomnieliśmy. Nie zapomnieliśmy. Specjalnie o nim I... nie powiedziałem, bo to nie był prawdziwy wampir, bo nie żyje. No. Tyle. Do no. zobaczenia. Na razie. Pa. Elo.